Halo, witam wszystkich, a to w kolejnym odcinku zagrajmy w Polanie 2 w trybie RPG. A no i co tutaj dużo mówić? Sąsiedzi dalej mi się dają we znaki, ale jak ja się przyjrzałem, to jednak ten odcinek taki krótki mi to nie wyszedł. Tam było z... Aj, dobra. Tam jakieś magie jeszcze na mnie nawala. Już widzicie, że to nie jest łatwo, nie? Jest cholernie ciężko. Właśnie się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, czy dałem sobie poziom wysoki, czy także nie, bo poziom wysoki właśnie sprawia, że szybciej pojawiają się groźniejsze potwory, a także, że pojawiają się w większej ilości przede wszystkim, nie? O to właśnie chodzi. Dobra, Pin, co ja ci zrobię, nie? Potrzebuję, żeby się uzdrawiać. Bo tak to na poziomie niskim, to... lepiej napijmy się miodu. No, te potwory, te walki były po prostu lżejsze i szybsze, ale... Dobra, padę byście mówili, że gram na słabym, nie? Jestem słabym graczem. Precyzja minus 4. I tutaj ma właśnie te trucizny, te pułapki fajne. Te eliksiry ja sobie kupię od razu od ciebie, to jest cholernie dobre po prostu. Już te eliksirki, bo już naprawdę sporo leczą. Tylko że w dalszym ciągu ja ogólnie jestem mało wytrzymały. To jest największy problem. A no, cholera jasna. Tutaj są wiedźmy, dobra. To weź je zabij. Mimo wszystko to może się cofniemy tutaj. Kurde, tam ci dalej naparzają w nas. Ale ten mag to ma cholerny zasięg. To jest najbardziej denerwujące. Jezu, tutaj sobie jakoś poradzimy właśnie. Chyba ktoś się zbliża. No, teraz mu zadajesz jakieś konkretniejsze obrażenia. Te niedźwiedzie. Aż jakiego wielkiego zamachu, to nie masz, przyjacielu, co? No właśnie, z tym będzie łatwiej, co? Szybciej przede wszystkim. Raz. A Boże, myślałem, że mam level, ale do tego levelu to mi cholerę brakuje. Myślę, żeby się tutaj dostać, czy tam będzie jakaś misja, czy tam będą skrzynki, bo... aż tak dobrze pamięci to ja nie sięgam, wiecie. Grałem sporo w Polanie, jak za młodu. Nie mówię, że nie, mnie rdziłem wtedy wręcz. O, właśnie. Nie, myślę, że cię przybije do ściany. To się okazuje, że niezbyt, co? A, bo tam jest jeszcze więcej, co? Dobra, zajmij się tym cholernym magiem. Jak będzie uciekał i nic mi nie będzie robił, to będzie nieszkodliwy. No i jednak coś robi, co? Jednak wolę tego szkieleta zabić, bo on jest cholernie wytrzymały i mnie. Niech więcej mi eliksir właśnie leci. Myślę, że jeszcze zdążę to uniknąć, ale... że niezbyt. Dobra, weź zejdź od tego... cholera jasna. Gdzie znowu? Gdzie? Gdzie jacyś kapłani? Tu? Posmakujcie mojej siekiery. Właśnie, po smaku mojej siekiery. Ostro walczą. O w mordę, co? O w mordę. O w mordę. Co się tutaj do cholery wyczynia? Co to tutaj ma być? To jest... ktoś na mnie wysłał własną armię, czy co? Czy ja się tutaj będę z nimi bić nie wiadomo ile? Dobra, no jakoś to ma pomału. Wyciąga się, cholery. O, właśnie. I
teraz ciebie tutaj zdejmujemy. Nie. Tak się nie bawimy. Znaczy, ja się tak nie bawię. Nie zgadzam się po prostu. Właśnie. Tak, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Zawsze to samo. I jakiś miecz. Oj, właśnie. Od razu bierasz ten miecz, czyli chyba jest zdecydowanie lepszy, co? To świetnie. Dobra. To eliksiry tak trochę mi zaczynają schodzić, co? O właśnie, tutaj jakieś olbrzymy, duże już olbrzymy, jakieś ulepszone. I tylko zwykła mikstura z niego, co? Dobra, nie ma co tutaj się rozczulać, po prostu biegnij na tego maga. Tutaj pewnie będzie jakieś zadanie, jak nic. Widzicie, dlatego warto się okupywać właśnie w tym mikser, bo tak to byśmy się męczyli nie wiadomo jak długo. Musiałbym cały czas zbierać grzyby, a cię kiedyś się tak bawiłem, bo zawsze oszczędzałem hajs tutaj i to naprawdę niepotrzebnie. O właśnie. Ten. Właśnie chciałem powiedzieć, przydałaby się miksera życia, nie? A może lepiej napijmy się miodu. 50 punktów zdrowia więcej. Świetnie. Zaksięcia! O, tutaj są te giganty jeszcze. To jest jeszcze jedna skrzynia, tam jest jeszcze jedna skrzynia. O cholera, ale się nam tutaj opłaci. Dobra, no to... Nie na mięso, nie do czekania. Nie, ja chcę tego Janosika pierw. O cholera, jasna. Nie chcę tak skończyć. Precyzja niby 2%, nie? Ale jak patrzę, jak mi obrażenia zadają. Czy zwiększenie siły 30? No tak niezbyt, wiecie. Oj, gro, jesteś okrutna dla mnie. Nie lubię cię, naprawdę. Bardzo cię nienawidzę. I będę grał w ciebie, znaczy tą grę jeszcze dłużej. Dobra, zabij to. No i... Co tak właściwie? Będę się trochę pozbiera się grzybów. Czy nie chce się świeżbi? Ja wiem, że jesteś tutaj bardzo napalony i w ogóle na wszystko. Moja kochana Wisienko. Wiśnia barbarzyńca. Ale no raczej chyba tutaj nie damy sobie rady, wiesz? Dora. Cały czas potrzebujesz siekiery. Dobra, jeszcze tutaj zbierz. Posmakujcie. Oj, dobra, zabij tego niedźwiedzia, białego niedźwiedzia. No teraz dwa pójdzie. Zaraz zacznie uciekać po prostu. No i właśnie to jest cała zabawa właśnie z niedźwiedziem. Dobra, panie towarzyszu, prywie towarzysz. Co ty tutaj masz? Te mikstury z wielką chęcią sobie kupię. To mogę sprzedać. Tej broni to kompletnie nie używasz, tego też nie używasz. To mogę jedną. To też nie mogę w cholerę ci sprzedać. No nie, więc siła, no. Już tu są. Szykować się. Nie mówię, że... Nie możesz tego zrobić sam. To nie jest przydatne i w ogóle, ale... No niby obrażenia też są bardzo ważne, ale przy tej postaci jaką gram, to chyba raczej taka wytrzymałość, taka typowa jest bardzo, bardzo ważna. Właśnie, chodź tutaj. Właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj jakoś pojedynczo te giganty tutaj zabijać. Właśnie, bo jakoś nie chcę wychodzić grupowo, to przynajmniej mi jakieś obrażeń grupowych nie będę zadawać. O właśnie. To jest w ogóle jeszcze jeden gigant. No tak,
Ale bym się zagapił, żebym zginął. Wiśnia w głąbie jeden. No dość sporo punktów doświadczenia już leci. Ale już mikstury już zaczynają być za słabe, nie? Bo to leci 500 punktów życia. Mam nadzieję, że będzie. Obrażenia się 300, co? Nazwa roga trafił mnie. No to pasuje, mi to naprawdę bardzo pasuje. Ani chwili spokoju. Dobra, idę z tego grzyba, to ja ci pozwolę. Jaka pomoc? Zabiłeś przecież wszystkich, o co ci chodzi, koleś? Ej, spokój się. A może lepiej napijmy się miodu? Chodźmy wykonać się pierwsze zadanie tutaj. Miejmy nadzieję, że coś nam fajnego wpadnie przy okazji. Krwawie. Ale widzę, że nie... O cholera jasna. Chyba się wkopałem, wiecie. O nie. Wieści. Nasza poseł zginęła, a trochę dawno... Nasza postać zginęła. Co teraz? No to mi się zginęło, co? Zawsze bez tych odporności to ja tak, no... No, przynajmniej jakieś tam ze smoczej skóry masz, nie? Co mnie bardzo cieszy. No, pomalutku będziemy musieli zacząć kupować te większe mikstury. Przydałoby się jeszcze tak zwiększyć też życie, żeby miał tak z 1200, żeby się opłacało bardziej. Boże, jeszcze jakiś tam, jakiś mocny kapłanów musiało dać, którzy nakładają ochronę jeszcze każdemu. A sami ci kapłani jeszcze bardzo solidne obrażenia tam sadzą. Masakra, po prostu masakra. Nie możesz tego zrobić sam. Na czym wszędzie nie mogę? Znowu. I cholera, i znowu się dałem tak zamknąć jak głupek po prostu. O właśnie. Na takiej zasadzie to ja jeszcze mogę jakoś walczyć właśnie z nimi. Boże. A ty masz jakieś mikstury ten? Jesteś jako jedyna. Ci kapłani są naprawdę bardzo wkurzający, wiecie? Już mnie nogi bolą od tego. Bolą od tego chodzenia. Przecież ja tyle hajsu wydam na nich, a ja muszę na te moje kochane miksturki zbierać. Chyba coś się zbliża. A Boże, jeszcze tutaj kogoś musiało dać? Ja się zaraz chyba potnę jakimś mieczem, który mam tutaj w polaniach. No po prostu pomogę. Jakie to jest chore. Naprawdę, jakie to jest chore. Tutaj jeden, tutaj kolejne. Tego zrobić sam. Do boju! Nie. O, żeż cholera jasna, co? O właśnie. Zjebaj. I to będzie jeszcze jeden, nie. To będzie jeszcze dwóch. A może lepiej napijmy się miodu? Nie, właśnie. Tutaj towarzysz. Towarzysz, nie daj się okrążyć. O właśnie, uciekamy. I jeszcze tego. Posmakujcie mojej siekiery. Nie chcę tak skończyć. Nie. Bardzo dobrze idzie. Teraz... Dobra,
I teraz pieprzamy stąd. Mam nadzieję. To było straszne, naprawdę. Ale i tak, tak czy siak musimy tam wrócić. Niestety. Nawet nie wiem, czy coś traciłem przez te śmierci. Chyba jakieś punkty doświadczenia, ale głowy nie dam. No właśnie, problem w tym, że nie mogę, towarzyszu, no. Nie mogę. Kupię ci te mikstury. I kupię ci jeszcze dodatkowo te mikstury, żeby sobie jakoś poradził. A cóż to za tarcza jest? 33, 21, 30. O, w morze, ty cholera jasna. To już ma naprawdę jakieś solidne. Znaczy niewiele lepsze niż ta, ale... mimo wszystko coś lepszego. Cały czas idź tam. Boże, cały czas jakiś tutaj się przeciwnik będzie respił, czy co? No właśnie, to by tam pobi pomalutku. Szybkość tej broni po prostu mnie rozwala na... Nawet nie potrafię powiedzieć, jak mnie bardzo rozwala. Nie potrafię sobie teraz przypomnieć jakiegoś określenia. A może lepiej napijmy się. Cóż to za hełmana, to jest jakieś do siły. Nie lubię takich hełmów. Oj, nie lubię. Wolę odporności większe niż jakieś darmowe statystyki, wiecie? Nie możesz tego zrobić sam. Dobra, tutaj wami się muszę pozajmować. O właśnie, ten zamach to po prostu tutaj niszczy, nie? W takim wypadku. Czyli odporności nie mają. 10 punktów doświadczenia. Okej. Okay. Tylko chodźcie tutaj w trójkę, tak obok siebie, żeby jakoś tak... O właśnie. Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. No, będzie zdecydowanie lepiej. Aha, bo tutaj trzeba... tego zrobić sam. Ryzyk fizyk, co? Plus 3 punkty, znaczy plus 3 siły, za darmo. Spoko. Siła nam jest też ten ważna, bo mamy większy udźwig. A nie tylko udźwig, mamy także większe obrażenia. Więc siła, wbrew pozorom, jest nawet i ważna, ale jak mówiłem, życie jest rzeczą nadrzędną u tej postaci, jak dla mnie. Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. Osłabł gniew Peruna. Czas posągi odbudować i świątynię do obrzędów przysposobić. Dzięki wam, przybysze. Nie takie zadania już się wykonywało. Przyjmij to ode mnie jako podziękę. Dzięki ci, dobry człeku. Obyś jeno prostymi drogami kroczył, przyjaciel. Abyś jeno prostymi drogami kroczył, przyjacielu, co? To tak sobie rozwalają. A 50-50, no tak. Do dupy, że tak sobie pozwolę powiedzieć, wiecie. Dobra, no to... A dopiero tyle tutaj zadań zrobiliśmy, znaczy dopiero tyle tutaj zwiedziliśmy, nie? Nie wiadomo ile już ten odcinek trwa, chyba jak nie z 15 minut, jak nie więcej. Co teraz? Cóż za spotkanie. Witaj, przystojniaku. Nigdy bym nie przypuszczał, że cię tu spotkam. Czy na pomoc z waszej strony mogłabym liczyć? Z pustymi rękami rzecz jasna nie odejdziecie. Jego sława, konkurentka Madomiana najprzedniejszej czarodziejki roku urokiem podstępnym talizmanu świętego mnie pozbawiła. Bez niego moc moja traci na sile i wkrótce całkiem zaniknie. Odnajdźcie go, a wdzięczność mą zyskacie na wieki. Zlecenie jak każde inne. Biorę. Duchom powietrznym i ziemskim nakażę, by nad tobą czuwały. Dobra, lecimy po prostu dalej. A tutaj także jest taki dziwny soundtrack, dobra, nieważne.
No to tutaj mamy kolejne zadanie, przynajmniej obok siebie. Popatrzcie, jedna skrzynia, druga skrzynia, tutaj była trzecia skrzynia, tam było jedno zadanie w rogu, tutaj jest drugie zadanie. Mimo że bardzo malutki teren, to sporo tutaj zostało wciśnięte, żeby się dało tutaj coś zrobić, wiecie? Mam nadzieję, że będzie warto. O cholera, jasno, co? Dobra, to przynajmniej... A, bo grzybami się leczę, nie mogę zapominać, że te grzyby jakoś nie leczą aż tak. O cholera, jasno. Te szkielety to są jedne z najstraszniejszych, jakie mogą być, jak właściwie. No. Boże, wcześniej to było jako ten, a teraz to są normalni przeciwnicy. O, w mordę. I to jeszcze kilku takich jest. Właśnie to jest ten ból, jak gramy barbarzyńcą, bo... Dobra, już idę. Bo tak na obrażeniach magicznych niestety się nasz barbarzyńca nie skupia i to jest właśnie eliksir, za który jestem naprawdę skłonny zapłacić ci tyle. I wiecie co? Zapłacę. Kupię tyle. To możemy sprzedać. 14,25. Mamy dosłownie takie same. To jest pewnie gorsze. 121. Tak, to jest to samo. Z tego kompletnie nie używać, bo to jest chyba mocniejsze i no, przynajmniej jakieś tam hajsy. A nie potwierdzaj. Plus 100. Świetnie. Raz, znowu. Dwa. Przynajmniej 1000 punktów życia już mam, co? Właśnie na te najczęściej będę trwonił właśnie pieniążki na punkty życia i tak dalej, bo teraz już przeciwnicy są mocniejsi. No przynajmniej jakieś tam hajsy też także lecą. O, widzę, że tutaj. Już mnie nogi bolą od. Ale żeś założył tą pułapkę. Niech cię coś po prostu szczeli. Znowu założyłeś tą pułapkę. Już jej nie założyłeś. Chodź. Teraz. Dobra, jedna pułapka chyba taka trochę zmarnowana. Znowu. Ha, te przez te pułapki się tak przestawiasz, co? I choć jeszcze jedna pułapka. Tu. Pięknie. No i 50 molen, no przynajmniej jedna taka pułapka się zwróci, a czy na jedną taką pułapkę się zwróciło, nie? Chociaż o tyle dobrze! Dobrze, nie maruj, hej. Cholera, no. Zawsze to samo. O, cholera, ale mnie tu tam pieczni. Też ci łucznicy nie są tacy źli. Oni są cholernie dobrzy. Dobra. Niech się tam ci wrócą, bo ja z tym szkieletem to sobie powalczę sam na sam. Nie chcę tak skończyć. No niestety nie mam po prostu innej opcji. Nie możesz tego zrobić. Dobra, tak to zrobię, żeby ten niedźwiedź także obrywał, jak tutaj przyjdzie. Moja siekiera może tu nie wystarczy. To jest po prostu straszne, jakie to cholerstwo jest wytrzymałe. 3800. Czy ja dostałem właśnie ponad 40 punktów doświadczenia? Dajcie krwi mojej siekierze! Zbliżają się. No chyba właśnie tyle dostałem. Nie na mięso, nie do czekania. A i tutaj jest jakieś przejście. Trochę takie niedopracowane, co? O cholera, jak te szkielety tutaj na mnie usiądą, to
Nie ma przebacz. Gon tego szkieleta. Ani chwili spokoju. Właśnie, właśnie, goni go. Olej, olej, bo oni sadzą tutaj obrażenia. Znowu. Nie. Właśnie widać. Widać, że jednego już zdjąłem i już jakoś w miarę sobie tutaj radzę. Ostro walczą. Cholera jasna. Mam nadzieję, że będzie warto. Nie. Tutaj goni go. W sumie mógłbym skończyć zadanie. Zmiażdżyć. Ale jeszcze i to ja, i to ja. Nie, to na. Boże, głupi niedźwiedziu, ginży. Nie widzę cię, cholerstwo. I zabij tego niedźwiedzia przy okazji, żeby nie przeszkadzał. Cały czas idź tam, tamto. Właśnie, właśnie. Goń i zabijaj. I patrz, zobaczmy, ile to punktów doświadczenia daje, bo to mamy teraz 3000, a czy 191? Zawsze to samo. Tylko 10? I że za nich jest znacznie więcej. Przecież oni tak sadzą obrażenia. O. Ale za niedługo 15 poziom. Niedługo 15 poziom. No, faktycznie. Cholernie mało dają. Ale widzę, że tutaj jest więcej terenów niż myślałem. Chyba ktoś się zbliża. Nie możesz tego zrobić sam. O, mory, to jest kolejna skrzynia, co? I już zostanie taka skrzynka, jak widzę. Nie. Tam to będzie cholernie ciężko. Wrogowie! Nie, póki co pozwolę, że jeszcze tam nie pójdziemy, wiecie, bo tam będzie naprawdę cholernie ciężko. Nie ma po prostu przebacz. Ja już wiedziałem, jakiego tam poziomu jest duch. Ja bym te mniejsze pozabijał, skrzynkę bym sobie zabrał, a tego wielkiego bym zostawił w cholerę, wiecie? Co najwyżej. Nie ma sensu się aż tak męczyć, to cholerstwo jest tak mocne, że się nie da po prostu, że się do cholery nie da. Tutaj nie masz, no niestety, a no, przynajmniej te mikstury się pojawiają. Dać Bóg Swarożyc nad twą córką czuwa. Dzięki ci, o wszechmocny. Dzięki i tobie po stokroć niech będą. Drobnostka. Przyjmij, proszę. Jeszcze pocałunek i wdzięczność i błogosławieństwo perunowej służki. Przysłuży się nieraz. Dzięki ci za wszystko, piękny panie. Bywaj. Przysłuży się nieraz. 32 i ten. Niby nawet gorsze te daje, ale jakieś tam życie i tak dalej. Do tupy, że tak powiem. Ale wiecie co, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Na razie.